Gratuluję brązowego medalu. To szkoda, że w takim finale, ale i tak duże sukcesy ma dla Pyry. Tak, no, pierwszy brązowy medal w 15-letniej historii. Zawsze były srebrne, złote, brązowego nie było. Czyli brązowy cieszy bardzo, chyba, mały chyba bardziej finał. Cieszy niż srebrny by cieszy. A dwa słowa o tym meczu z Komorowym. No, obrona, jeszcze raz obrona. No, wygraliśmy dobrą obroną w trzech kwartach. Taką naprawdę mądrą, no i grą w miarę poukładaną w ataku, co nam nie wychodziło wczoraj zupełnie. Jakieś wyróżnienia dla zawodników? No, to w tym... Marek Walczak i Szymon Michalski. Za cały sezon, za mecze z Sierakowem w lidze i za to wszystko. Mają pewne szanse na kadrę Polski, teraz dalej przygotowania. No, Marek sądzę, że tak, Szymon, wszystko zależy od trenera. I komu teraz pan kibicuje w tym wielkim finale? No, Kormoranowi, no przecież to nasz okręg, nasze. A poza tym chłopacy kończą grę w Sierakowie i należy im się. Dziękuję bardzo. Wszystko, panie organizatorze, sprawnie przebiega. Niemiły incydent z tym. Z tą racą. Z tą racą, no ale na szczęście może strasznie przyjedzie. Zipi, to ty napiszesz, czy się podobały mistrzostwa, czy nie. Podobały się? Bardzo, dziękuję. Chyba nie przyjedzie straż pożarna, nie wiadomo czy się włączył alarm, ale było co oglądać i to zobaczycie na finale. Za chwileczkę wielki finał pomiędzy STK Czarni Słupsk a drużyną Kormoran Sieraków. Jak to napisali wczoraj na rozrywkach PZ Kosz, Kormoran odleciał do finału. A czy teraz Kormoran odleci po sam szczyt i zdobędzie złoty medal? To zobaczymy. Chłopcy ze Skierniewic będą podziwiać finały. Dziękujemy.